wciąż czekamy, proszę Państwa, na połączenie. Mam nadzieję, dobra, że takowe. Dobra, z panem Tomaszem Białasem, dyrektorem Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Być może to połączenie za chwilę. Tymczasem pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. No, chciałbym tutaj polecić mojemu przedmówcy film o narkotykach. Jest to dosyć stara pozycja kina opowego. Film nazywa się Że życie ma sens i jest obrazem zielonogórskiej grupy filmowej i myślę, że to warty obraz do przypomnienia właśnie w kontekście tego tematu. Pani Juli, to jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć coś na ten temat takiego, że wszystkie pomysły są dobre, które państwo tutaj podawali, tylko że niestety to dociera do małego grona młodzieży. Gro tych osób to są ludzie, którzy nie mają kontaktu ze szkołą, są z rodzin patologicznych, nie pracują, nie oglądają filmów, więc nie ma w ogóle szans, żeby do nich dotrzeć. Jedyny sposób to walka z ludźmi, którzy to produkują, to jest walka z wiatrakami. Bo tam, gdzie są pieniądze, tam po prostu nie ma szans, żeby to zniszczyć. Być może jeżeli ktoś jednak zarabia, to będzie szukał różnych sposobów, żeby ominąć przepisy. Być może jednak kary bezwzględnego więzienia będą odstraszały. Być może będzie to biznes wysokiego ryzyka. Oto przykład: 2 lata więzienia za handel dopalaczami. Taki wyrok wydał lubelski sąd w sprawie Jakuba G., właściciela sklepu, w którym sprzedawano tak zwaną cząstkę Boga. Na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu została skazana ekspedientka pani Patrycja M. Sąd uznał, że Jakub G., Patrycja M. od kwietnia 2013 roku do stycznia 2014 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali do obrotu dopalacze pod nazwą Cząstka Boga. 2 osoby, które kupiły, zażyły te środki, trafiły do szpitala. Sąd uznał, że oskarżeni, sprzedając, oferując do sprzedaży dopalacze, sprowadzili niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wielu osób. Zatem zastosowanie tego artykułu, o którym rozmawialiśmy z panem prokuratorem. Pan Marcin na antenie. Panie Marcinie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Przede wszystkim chciałbym się wypowiedzieć też jako rodzic, który po prostu mam córkę, która w wieku szkolnym, która chodzi do szkoły, i popieram każde niekonwencjonalne działanie odnośnie narkotyków, dopalaczy. Pochwalam też odwagę co niektórych włodarzy miasta, którzy decydują się na zamknięcie sklepów. Bardzo ciekawą alternatywą jest, tego co słyszałem, fundacja chyba Pro Familia Mea z Poznania, która wprowadza bardzo ciekawy program innowacyjny z tymi psami. Słuchaczka z tej fundacji dzwoniła kilka minut temu, opowiadała o programie, słuchałem. O akcji, tak. Tak, to jest bardzo ciekawe podejście do tematu, niekonwencjonalne wykorzystanie psów tropiących, które mają wśród młodzieży wyszukiwać osoby posiadające dopalacze bądź zażywające. Bardzo ciekawe, no i czekam na efekty, mam nadzieję, że będą pozytywne i odniesie to sukces. No, bardzo im gratuluję pomysłu, także dziękuję bardzo. Ktoś napisał: każdy, kto w ciągu ostatnich miesięcy odwiedził Centrum Łodzi, na przykład widział tak zwanych lunatyków zbierających na bilet do domu, na śniadanie, na mleko dla dziecka. Kara bezwzględnego więzienia to nie wyjście dla używających. Nadzór elektroniczny jest dużo prostszy. Panie Marku, witamy w Trójce. Halo? Halo, witam. Witam. Ale mam szczęście. Panie Kubo, pan popływałeś trochę po świecie, widziałeś pan już niejedną rzecz. No. Ja... No, zdarzało się, tak. No, ja też. Ale do czego pan dąży? Do czego dążę? Powiem panu tak, wyjeżdżam do Holandii, przywożę jointy tak zwane, płacę, to kosztuje euro. Leżą w domu, mam 2 dzieci i lubię sobie zajarać czasami, nie? I wie pan co? Dzieciaki tego nie lubią. Rozumie pan, o co chodzi? No rozumiem, a mam nadzieję, że pan nie namawia. Absolutnie. A dzisiaj pan coś już zapalił? No, 4. perełkę piję, tak zwane piwo z Lubelszczyzny, bo dzwonię. Jestem tutaj tym. Aha, czyli dzisiaj takie środki legalne. Lekkie. I ogólnodostępne, tak? Dokładnie, tak. Dokładnie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. A ja panu życzę, aby na tych środkach i używkach się już skończyło. Pozdrawiam pana za 17 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, sądząc po liczbie kontroli sklepów ze środkami psychoaktywnymi,
detektywnymi, zastępczymi, inspektorzy wykonują naprawdę ciężką, nie ma w moim głosie tym razem ironii, żmudną pracę, poświęcając się w walce z tak zwanymi dopalaczami. Nie ma pan jednak wrażenia, że działania kary administracyjne po prostu nie działają? No bo cóż z tego, że zamykamy sklep, skoro za kilka dni w tym samym miejscu właściciel otwiera nowy, znaczy ten sam, ale pod nowym szyldem. Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że w tej chwili po wakacjach ubiegłego roku ilość tak zwanych punktów stacjonarnych w Polsce bardzo mocno się zmniejszyła. To są pewne informacje, które są troszkę z przeszłości. Ten handel przeniósł się w dużej części do internetu i w dużej części do podziemia. Prawdą jest to, że kary są nakładane, że ściągalność tych kar jest relatywnie niska. No, bądźmy szczerzy, praktycznie żadna, 3%. No niewielka jest. A dlaczego przy okazji, skoro przy karach jesteśmy, te kary są niemożliwe do wyegzekwowania? Tych kar przecież nakładacie bardzo dużo. Mechanizm handlu dopalaczami w Polsce jest taki, że tak zwani przedsiębiorcy zakładają spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o niskim kapitale założycielskim i podmiotem tak naprawdę handlującym jest ta spółka, ale z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jakiś czas temu się okazał, wynika jednoznacznie, że jeśli sprzedawca tak naprawdę pozoruje działalność gospodarczą, czyli kryje się za spółką prawa handlowego, wtedy adresatem takiej kary może być również właściciel spółki, a to oznacza, że tak naprawdę jest możliwość nakładania takich kar i to się zaczyna dziać również na osoby fizyczne. Ściągalność z osób fizycznych potencjalnie później, jeżeli Urząd Skarbowy dokonuje windykacji należności Skarbu Państwa, jest pewnie łatwiejsze niż z takich małych spółek. Tym niemniej to jest problem nie tylko oczywiście dopalaczy, bo problem ścigania majątków osób, które są winne Skarbowi Państwa pieniądze, no to jest pewien problem ogólniejszy. To prawda i wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, to i podatki, i przecież alimenty niepłacone masowo w Polsce. Panie dyrektorze, przeczytałem, że miesięcznie do szpitali ośrodków zdrowia zgłasza się z objawami zatruć około 400 osób. Tak, między 300 a 400 osób. No to jest oczywiście bardzo dużo. To znaczy jest to mniej Przed nami jeszcze wakacje. Takich osób zatrutych będzie więcej? To znaczy oczywiście obawa jest taka, że może się powtórzyć sytuacja z roku ubiegłego. Dlatego oczywiście chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy mają wpływ na to. Moi drodzy, nie bierzcie dopalaczy, bo to się po prostu czasami bardzo źle kończy. 10 razy się uda, 11 raz się nie uda. To pytanie zadałem retorycznie, bo wiem, że w czasie wakacji tych zgłoszeń o zatruciach jest dużo, dużo więcej, prawda? To prawda, ale od zeszłego roku myślę, że odrobiliśmy lekcje polegające na tym, że docieramy jako inspekcja sanitarna do wszystkich tych, do których możemy dotrzeć. Ponad 2,5 miliona osób tak naprawdę w zeszłym roku. Do tych osób dotarliśmy z pewną informacją, bo branie dopalaczy, czy to są nowe narkotyki? Może nie mówię o dopalaczach, to są po prostu narkotyki nowej generacji. To jest tak naprawdę pewien efekt niewiedzy ludzi, młodych, starszych, jeszcze starszych. Nie mają pełnej świadomości, że tak naprawdę igrają z życiem. Dotarcie do tych ludzi, do jak największej ilości z informacją, że jest to niebezpieczne, może przynieść skutki, tylko że na te skutki oczywiście trzeba będzie trochę poczekać. To nie jest tak, że od razu wszyscy rzucą się i dopalacze zrezygnują z dopalaczy i będą pili tylko kawę i inne środki, które w sposób legalny pobudzają. Albo piwo, które właśnie spożywa słuchający nas słuchacz, który przed chwilą zadzwonił. Panie dyrektorze, wiem, że coraz częściej inspektorzy kierują zawiadomienia o podejrzeniu do prokuratur. Może to jest dobra droga, zważywszy, że kary, zamykanie sklepów nie odstraszają. Może odstraszy wizja bezwzględnego więzienia. Na pewno tak i na pewno to jest słuszny kierunek. Jak półtora roku temu rozmawialiśmy na antenie w podobnym programie, mówiliśmy o nowelizacji przepisów. Dzisiaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że w Polsce sprzedaż dopalaczy w sklepach jest przestępstwem. Mamy wyroki z Elbląga, z Lublina, z Wrocławia, z Krakowa, gdzie sądy stwierdzają jednoznacznie, zostało popełnione przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia osób.
tego sprowadzanie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób, co więcej zapadają wyroki skazujące bezwzględnego więzienia. Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, za kilka minut dosłownie raz jeszcze spotkamy się na antenie, sumując naszą dzisiejszą audycję, dobrze? Dobrze, oczywiście. Pan Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, jest moim gościem. Pani Katarzyno, witam, halo? Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ja jestem nauczycielem z gimnazjum z Walinia. Dzień dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, dzień profilaktyki. Organizuje go taka ogólnopolska, zawiązała się taka organizacja PAP, Profilaktyka a Ty. I dzisiaj wszyscy nasi gimnazjaliści, łącznie z zaproszonymi gośćmi z innych miejscowości, uczestniczą w takim happeningu. Są przedstawienia, są różnego rodzaju atrakcje i alternatywa, jak można spędzić inaczej czas. Na trzeźwo, bez dopalaczy, nie sięgając po dopalacze. Dokładnie. I jak najbardziej profilaktyka, moim zdaniem jeszcze raz profilaktyka. Co na to pan jest... Michał? Panie Michale, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. A się generalnie spodziewam kiedyś przez rok czasu ponad dopalacze, jakby nie było żadnego negatywnego efektu. Aktualnie pale marihuany są dostępne i naturalne. Ja bym był za zalegalizowaniem marihuany, a usunięciem dopalaczy, które są po prostu niezdrowe w największym skrócie, a powinni zalegalizować marihuanę. A to, ile osób spożywa dopalaczy, pokazuje, jak dużo państwo traci pieniędzy na tym wszystkim, bo jest to ogromny proceder. Na koniec jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Proszę pana, jestem zszokowany, kto dzisiaj słucha Trójki i pana Michała wypowiedzią przed chwilą. Aha. Proszę pana, chciałem powiedzieć tyle, że młodzi nie powinni w ogóle zabierać głosu na temat, na takie tematy, gdyż nie mają perspektywy bycia ojcem. Wystarczy sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzi nastolatek do taty i mówi: słuchaj, przecież to jest legalne, czyli to jest dobre po prostu, no co ty mi tu opowiadasz, skoro coś jest legalne, to jest dobre, tak? Mhm. Następna sprawa. Prowadzi pan już przez którąś audycję na temat marihuany i słyszę tego typu wypowiedzi, porównanie do alkoholu, że jest legalny. No więc logika tych ludzi jest taka, że skoro coś jest złe, to wprowadźmy drugie złe. No to chyba ktoś ma tu coś wypalone. Za 10 minut 13 kończę, panie Grzegorzu. Audycja powoli zmierza do końca. Agata Kwiatkowska, Fundacja Edukacji Społecznej. Mówiąc o dopalaczach, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że jest to zjawisko, które trwa w Polsce od 2005 roku i miało parę kluczowych momentów, rzeczy, które prawda? Wpłynęły na dajmy to, że dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, no gdzie właściwie nie kontrolujemy tego rynku dopalaczy w skali całego kraju. Między innymi dlatego, że poszliśmy drogą, w przeciwieństwie na przykład do Portugalii, wpisywania kolejnych substancji na listę nielegalnych, co powoduje dwa zjawiska, jeżeli chodzi o dopalacze, czyli nowe substancje psychoaktywne. Pierwsza sprawa to jest to, że w momencie, kiedy my kryminalizujemy, wpisujemy na listę nielegalnych substancji kolejne, to producenci dopalaczy tworzą nowe kombinacje i zastępują substancje, które są już nielegalne, nowymi legalnymi. W związku z tym tak naprawdę nie zatrzymuje to rynku. A druga sprawa jest taka, że rynek, który mieliśmy na ulicach, czyli sklepy z dopalaczami i spektakularne akcje policji, zamykania sklepów, które były szeroko pokazywane w mediach, tak naprawdę sprawiły, że te same sklepy przeniosły się do internetu, online można kupić całą gamę dopalaczy. Pamiętajmy, że młodzi ludzie doskonale funkcjonują w internecie, w związku z czym mogą sobie nabyć wszystkie dopalacze drogą internetową z wysyłką do domu. A raz jeszcze na antenie pan Rafał Babiński, krakowski prokurator okręgowy i pan Tomasz Białas, główny inspektorat sanitarny. Witam panów. Witam serdecznie. Pan Tomasz Białas, to prawda, że takim centrum w Polsce dla dystrybucji jest województwo łódzkie, śląskie. Tam jest ponoć najwięcej zatruć. Tak, to prawda. Jest tutaj korelacja ewidentnie. Mamy do czynienia z dużą ilością dopalaczy w tych województwach i największą ilością zatruć. Województwo łódzkie to jest mniej więcej trzykrotnie przekroczona średnia krajowa, czyli ilość zatruć, które w skali roku spotykamy. Województwo śląskie to jest dwukrotnie średnia krajowa. Także rzeczywiście to jest fakt. Pan prokurator Rafał Babiński, czy prokuratorzy spotkali się, spotykali się z przypadkami śmiertelnymi po zażyciu środków?
No oczywiście spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, one zostały już procesowo udokumentowane, stawiane były również w tym zakresie odpowiednie zarzuty, ale muszę, jakby jeżeli mogę odnieść się do tej dyskusji, którą wysłuchałem za Państwa pośrednictwem o tym, że dopalacze nie są dobre, że prokuratura jest zawsze krok z tyłu, że jest to walka z wiatrakami i generalnie w tym kierunku by ta dyskusja podążała. To prawda, jesteśmy zawsze krok z tyłu. To prawda, że do tej pory dokonywane było wpisywanie nowych substancji, które były przez nas ujawniane, czy przez instytucje do tego powołane i one były wpisywane na listę załączników, bądź też na obecnie do rozporządzenia stosownego. Natomiast od pewnego czasu w Polsce prowadzona jest dyskusja, która odnosi się do innego spojrzenia na problem narkotyków i narkomanii. Cały czas będę podkreślał, że profilaktyka to jest najważniejsze działanie, że uświadamianie ludziom sięganie po tego typu substancje jest złe i jest dla nich niekorzystne. To jest bardzo dobry kierunek. Natomiast proszę spojrzeć na możliwość innego zdefiniowania tych środków odżywczych psychotropowych. Każda zasadniczo z tych substancji, i to pewnie pan dyrektor również potwierdzi, posiada określony wzór chemiczny. I ten wzór chemiczny posiada tak zwane, można powiedzieć, rdzeń, czy też jądro powtarzające się. Ono jest zgodne we wszystkich niemalże substancjach, oczywiście grupowane według określonych... Tak zwane prawo generyczne. Tak. I prawo generyczne jest chyba dobrym kierunkiem, czyli określenie, może to jest dobry kierunek, określenie bazowo... Czyli krótko mówiąc, panie prokuratorze, do czego pan zmierza? Do tego, że jest możliwe określenie tego jądra i zapis? Tak, niewątpliwie chemicy mogą w stanie określić, bo czym są dopalacze? To jest tak naprawdę modyfikacja substancji heroiny, kokainy. To jest syntetyczny odpowiednik, który ma dołączane jakieś wiązanie, jakiś określony element, który powoduje, że nie jest już tożsamy z tym wzorem, który jest zapisany wtedy, w załączniku do ustawy. Wtedy zniknie nam problem tych wszystkich nowości, tak? Tak. Jest to jakaś forma, jest to jakiś kierunek do rozważań. Jeżeli wyjdziemy od źródła, czyli zdefiniujemy w sposób inny pojęcie narkotyku, a takie próby w Europie już miały miejsce, może to jest sposób na to, żebyśmy mogli zniknąć, mówiąc kolokwialnie, z ulic ten problem, ponieważ nie będzie w ogóle dopuszczony obrót tego typu substancjami. Dla nas, jako dla prokuratorów, taka sytuacja byłaby o tyle prostsza, że wtedy możemy te wszystkie nowe substancje określane poprzez wzór, poprzez tą definicję generyczną, podciągnąć pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii i posługiwać się narzędziami, które ustawodawca dla nas przygotował. Ogromna praca i wyzwanie dla ustawodawcy i w tej sprawie. To jest prawda, panie redaktorze. Którym się bardzo kłaniamy. To jest prawda, ale prawo generyczne nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu. Jest kilka krajów, gdzie rzeczywiście tego typu przepisy wprowadzono, gdzie jako definicję narkotyku jest substancja już znana, ale i tak substancja, która dopiero będzie na bazie tej substancji wytworzona. Tym niemniej nie zawsze i nie w pełni to działa. Tu przykład jest Wielkiej Brytanii, gdzie to prawo generyczne jest, a problem jest największy w Europie. To jest około 2000 zgonów w Wielkiej Brytanii w ogóle związanych z narkotykami. To powoduje, że w tej chwili wprowadzono bardzo drakońskie prawo, zagrożenie 7 lat pozbawienia wolności za obrót jakimikolwiek substancjami psychoaktywnymi, poza tymi, które są wyznaczone, czyli alkohol, leki, tytoń, te, które są legalne. Pan Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, pan Rafał Babiński, krakowski prokurator okręgowy. Panowie, dziękuję za udział w programie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A jeszcze sondaż na koniec, proszę Państwa. Nie wiem, czy odczytałem, czy walka z dopalaczami jest do wygrania. 48% internautów uważa, że tak. 52% jest przeciwnego zdania. Tyle na dziś. Jutro po 16:00 obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy z sąsiedzką wizytą w gabinecie stomatologicznym. Panie Adamie, tak? Jak poradził pan sobie ze sfinansowaniem biznesu? W stomatologii liczą się rozwiązania bez zbędnego bólu. Dlatego wyrywałem kredyt dla firmy w banku BGŻ BNP Paribas.